Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Strzelce. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Was w listopadzie 2022. I przy okazji mam dla Was niespodziankę. Z okazji Halloween możecie zamówić czytania indywidualne w promocyjnej cenie, czyli ze zniżką 50%. Promocja trwa od dzisiaj do 31 października włącznie. I obejmuje wszystkie czytania indywidualne, czyli zarówno te 20-30-minutowe w formie nagrania, jak i to godzinne w formie spotkania online. I w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, przez którą możecie zamówić czytanie dla siebie. A teraz zobaczymy, co czeka strzelce w listopadzie 2022. Ok, mamy kartę Sąd Ostateczny, Cesarzową, karta Papież i wow, i karta Kochankowie, wszystkie w tej niższej energii, w niższej wibracji, więc mam takie poczucie, że już jesteś wymęczona czy wykończony jakimiś zasadami, które są Ci narzucane, jakimiś może obowiązkami, które nie do końca do Ciebie należą, może też jednocześnie jakimś, może też zobowiązujesz się tutaj do pewnych rzeczy z jakiegoś poczucia winy, z poczucia obowiązku i tego też masz dosyć takiego jakby działania wbrew sobie, takiego naginania się dla dobra innych, dla dobra ogółu, a pomijania tego, co jest dla Ciebie ważne. Może też przez to, że tak długo jakby poświęcasz się dla innych, już nie masz ochoty w ogóle na żadne relacje, na żadną komunikację z tymi najbliższymi, na których Ci zależy, no bo zamiast już mieć, jakby czerpać przyjemność z tych relacji, czy nawet z pracy, to już na samą myśl o tych osobach, o tych jakichś sytuacjach, no masz już po prostu wszystkiego dosyć. No dobra, to zobaczmy, co czeka strzelce w listopadzie. Mamy kartę Cesarz, czyli czuję, że zaczniesz odzyskiwać tą swoją energię, stawiać na siebie, na własne dobro. Dalej mamy piątkę monet i wisielec. I zaczniesz szukać po prostu innych rozwiązań na te sytuacje tutaj, w których byłeś czy byłaś, czyli zaczniesz się zastanawiać, jak możesz się z tego wyplątać, co możesz zrobić, żeby może komuś pomóc, ale nie swoim kosztem, tylko może są jeszcze jakieś inne problemy, że nie musi, problemy, sposoby, inne osoby albo sposoby, które możesz tutaj gdzieś komuś polecić, a nie musisz brać wszystkiego na siebie. Może możesz zmienić pracę na taką, w której czujesz się bardziej doceniany, doceniana, taka, która jest bardziej w zgodzie z Tobą, czy może możesz przeprowadzić jakieś rozmowy w relacjach, w związkach, dzięki którym no, też jakby zmienisz tą obecną energię, te sytuacje, w których teraz jesteś. No dobra, zobaczmy w takim razie, co w karierze, w finansach. Dwójka monet, pustelnik i królowa buław. Czyli tu mam takie poczucie, że zastanawiasz się nad tym, czego chcesz, czy ta praca, którą wykonujesz, która może do tej pory sprawiała Ci radość, dawała Ci satysfakcję, czy to nadal jest dla Ciebie, czy może jest, w sensie, czy jesteś już zmęczony, zmęczona może jakąś obecną sytuacją w tej pracy, czy nadmiarem obowiązków, czy po prostu już to, co robisz, nie jest dla Ciebie. I mając tutaj tego pustelnika, wygląda mi na to, że w sumie nawet patrząc tutaj na tą kartę piątkę monet, tutaj w tej talii w obydwóch mamy osobę, która siedzi no, dosyć podobny, tutaj ma głowę jakby schowaną, tutaj ma głowę podniesioną, ale też siedzi jedna osoba, trochę odizolowana od reszty, tak jakbyś właśnie w listopadzie zagłębiła się bardziej w siebie, w swoje potrzeby, wsłuchała się w siebie, w to, czego potrzebujesz,
co chcesz zmienić w swoim życiu, w jakim kierunku chcesz iść, co sprawia ci radość, czyli właśnie zastanawianie się, jeżeli mówimy tutaj o karierze, czy ta praca nadal jest twoją pasją, czy może masz już inne pasje, tak? Może na przestrzeni lat, czy nawet może poprzednich miesięcy coś już się zmieniło, może ta praca, w której ta firma, w której się zatrudniłaś, czy zatrudniłeś, sprawiała wrażenie miejsca, w którym będziesz się realizować, w którym będziesz czuć tą pasję, jakąś radość, a teraz po kilku miesiącach widzisz, że wcale tak nie jest, więc się zastanawiasz, czy to tylko tymczasowe, czy no, czy w sensie, czy to się za chwilę jeszcze zmieni i jest szansa na to, że rzeczywiście ta praca będzie Ci dawała satysfakcję, czy jednak nie i może warto poszukać czegoś innego. Może też się zastanawiasz, albo no, będziesz się zaraz zastanawiać, czy może warto założyć jakąś swoją firmę, czy jakieś swoje hobby, jakieś swoje zainteresowania może przerobić na źródło dochodu, czyli albo może poszukasz pracy, która będzie bardziej spójna z Twoimi jakimiś pasjami, albo może decydujesz się otworzyć firmę, założyć jakiś swój własny biznes w tym kierunku. No tak czy inaczej widzę tutaj właśnie dużo takiego wsłuchiwania się w siebie, zastanawiania się, w którą stronę dalej iść. Tak jakby takiego też kwestionowania tego, czy ta sytuacja, w której jesteś teraz, która Cię przygnębia, która nie daje Ci żadnej radości, żadnej satysfakcji, czy chcesz jeszcze czekać, aż ta sytuacja się może zmieni, bo może na początku dostałeś, czy dostałaś jakieś obietnice, że będzie inaczej niż jest, czy już masz dosyć czekania i jednak zdecydujesz się no, poszukać czegoś innego. Dobra, zobaczmy w takim razie, co tam w relacjach, w miłości. Tutaj mamy z kolei karta Magik, paść monet i szóstka mieczy. Tutaj czuję podobną energię. Też coś na takiej zasadzie, chociaż tutaj w pracy więcej jest takiego zastanawiania się, co z tym zrobić, a tutaj z kolei w relacjach bardziej już takie bardziej zdecydowane podejście. Jakbyś już wiedziała, czego chcesz, już takie bardziej zdecydowane kroki w kierunku tego realizacji tych planów, czyli może nie masz, nie jesteś w żadnym związku, nie jesteś w żadnej relacji, ale nie wiem, no, czujesz się bardziej gotowy, gotowa na jakąś nową relację, czyli decydujesz się na to, żeby może gdzieś zacząć więcej wychodzić, może skorzystać z jakiejś aplikacji randkowej i żeby no, nawiązać jakieś nowe relacje. Może jesteś w jakiejś relacji, w której nie chcesz być, więc zdecydujesz się no, zakończyć już ten związek, albo może chcesz nadal być w tej relacji, ale już nie na takich warunkach, czyli chcesz coś zmienić, czyli zaczniesz no, pracować czy to nad sobą w tej relacji, nad swoim podejściem, nad swoimi może oczekiwaniami, potrzebami, albo no, po prostu zaczniesz rozmawiać też bardziej otwarcie ze swoim partnerem na temat tego, jak ta relacja wygląda, jak Ty sobie to wyobrażasz, jak tamta osoba sobie to wyobraża, żeby zacząć coś tutaj zmieniać. Tak czy inaczej widzę tutaj jakiś, no, taką bardziej zdecydowaną akcję po Twojej stronie i nowy początek. No, czy to będzie nowy początek z nową osobą, czy nowy początek jako rozstanie, tak? I zaczniesz od nowa już no, po zerwaniu z kimś, albo nowy początek po prostu w istniejącej relacji. Dobra, zobaczmy, co będzie największym wyzwaniem dla Ciebie w listopadzie. Mamy kartę czwórkę monet, czyli największym wyzwaniem będzie jakby wytrwanie w tym, gdzie jesteś teraz, czyli może będziesz czuć właśnie dużą potrzebę do tego, żeby coś zmienić, ale
może jeszcze nie będziesz mógł, mogła zmienić tej sytuacji, czyli na przykład będziesz chciała już zmienić pracę tu i teraz, no ale nie będziesz mogła jeszcze znaleźć innej pracy, tak, na którą możesz tą obecną zmienić, czy może w relacji zaczniesz, nie wiem, może jesteś otwarta na nowego partnera, nową partnerkę, no ale to też nie tak od razu się kogoś odpowiedniego pozna, albo może w relacji nawet, jeżeli no, jesteś już z kimś i nie chcesz się rozstawać, tak, no ale też zanim rzeczywiście wprowadzi się jakieś zmiany, zanim zacznie się rozmawiać szczerze na różne tematy, dopracowywać jakieś tam szczegóły, ustalać nowe reguły, no jakoś się do siebie na nowo dopasowywać, zbliżać, no to też potrwa, tak? Czyli myślę, że najtrudniejszym wyzwaniem będzie to, że ewentualne zmiany, które chcesz przeprowadzić, nie pojawią się od tak, o, z dnia na dzień. No i jeszcze będziesz musiał tutaj, czy będziesz musiała w tej obecnej energii wystać. Zobaczmy, co będzie poradą w takim razie. Paść kielichów. Okej, okay, czyli myślę, że najlepszym wyjściem, najlepszym, może nie wyjściem, ale no jako taka porada tym, co będzie Cię wspierać. Dobrym pomysłem będzie to, żeby wyobrażać sobie to, jak te zmiany już będą wyglądać, tak? Czyli może jeszcze fizycznie nie będziesz w tym miejscu, ale w wyobraźni już możesz tam być. I no, podstawy prawa przyciągania, prawo przyciągania mówi nam o tym, że my no, przyciągamy do siebie to, jak się czujemy, czyli wyobrażając sobie jakąś sytuację, w której chcesz być, może nową pracę, może już jak ta nowa relacja będzie wyglądać, czy nowa z tym partnerem, z nowym, czy już, jak już będziesz, nie wiem, może po rozstaniu, sam czy sama, no to chyba łatwiej zrobić, ale chociaż też nie zawsze, no to jak się będziesz wtedy czuć, tak? Możesz sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, jak, nie wiem, będziesz spędzać czas z nowym partnerem, co będziesz robić w nowej pracy, dokładnie, z jakimi ludźmi, jaka będzie tam atmosfera, i, no i poczuć po prostu, jakbyś się tam czuł, jakbyś się tam czuła w tym nowym miejscu, i to, no, to te Twoje uczucia, to Twoje nastawienie, bo to też no, na pewno będzie Cię pozytywnie nastawiać, nakręcać, jeszcze motywować bardziej do działania, pozwoli Ci no, przyspieszyć też ten proces. No bo wiadomo, no, Twoja energia będzie po prostu przyciągać to, co będzie no, w tej spójnej wibracji z tym, czego chcesz, to co czujesz, to no, przyciągnie to, czego chcesz. Więc to tutaj czuję jako takie pozytywne, nawet nie tyle pozytywne myślenie, bo to nie chodzi o to, żeby tylko myśleć pozytywnie i ignorować jakieś negatywne emocje, ale po prostu, żeby nie ograniczać się, żeby pozwolić sobie marzyć, tak, żeby sobie kreować to nowe, tą swoją przyszłość już w tej wyobraźni. Oczywiście no, wszystkie kroki, które trzeba podjąć na bieżąco, no to trzeba, to nie o to chodzi, żeby to ignorować i żyć tylko wyobraźnią, marzeniami, ale parę razy dziennie, rano, wieczorem, gdzieś w jakiejś przerwie na kawę można sobie wyobrazić, że już jest się tam, że może tą nową kawę już się pije w nowym biurze, czy wieczorem, nie wiem, siedzi się już może z nowym partnerem, którego jeszcze nie ma, tak, ale może wyobrazić sobie jakąś rozmowę, że mówisz tam, komuś opowiadasz o swoim dniu, czy co tam sobie robicie razem. Okej. Okay. To zobaczmy jeszcze, jakie uczucia, jakie emocje będą dominować u Ciebie w listopadzie. Mamy rezygnację. I tu czuję rezygnację właśnie to, co na samym początku mówiłam, że już jesteś wykończony, wykończona tą sytuacją, tymi sytuacjami, kilkoma wszystkimi, może w każdej sferze swojego życia, w których jesteś, że już masz ochotę po prostu odejść od tego, no ale tak jak mamy tutaj to wyzwanie, że też no, nie da się tego zmienić naraz, więc czasami no, trzeba jeszcze chwilkę czymś wytrwać. Co mamy dalej? Chęć odwetu, tutaj bardziej zwracam uwagę na to, że ta osoba ma nie kombinezon, tylko tą zbroję taką, czyli już
jakby przez to, że masz dosyć tej sytuacji, w której jesteś, no to budujesz wokół siebie też taką zbroję, żeby już takie trochę znieczulanie się, żeby nie czuć już tego, co czujesz na co dzień, tak, w tych wszystkich sytuacjach, tylko, no tylko że ta zbroja oddziela cię od tego, co na zewnątrz, ale to, co jest wewnątrz, to i tak tam zostaje, dlatego warto też zwrócić uwagę na to, jak ty się czujesz w tym wszystkim i nie ignorować tego, tylko też złapać z tym kontakt, wyrazić to w jakiś sposób, możesz to wypisać na kartce, możesz z kimś porozmawiać na ten temat, nawet sama ze sobą, czasem ze sobą, może nagrać sobie jakąś wiadomość na telefonie dla siebie, tylko żeby po prostu się wygadać, żeby te trudne emocje, to poczucie już takiej bezsilności, takiej beznadziei, rezygnacji wyrazić, żeby to w tobie nie siedziało. Co tu mamy jeszcze? Rozkosz i ulga i podziw. Śmiesznie, bo te dwie karty też wyszły chyba w wadze, o ile się nie mylę, i to też było już jako efekt właśnie tak bardziej, teraz też tak czuję, że to są te emocje i też ten podziw, że to są te emocje, które będziesz czuć no, pod koniec miesiąca, na pewno w momentach tego wyobrażania sobie, że już jesteś tam, gdzie chcesz być, a jeżeli nie pod koniec miesiąca, bo to też może być tak, że te zmiany, które zaczniesz tutaj wprowadzać, no, nie zamanifestują się, nie przyjdą do ciebie tak od razu, z dnia na dzień, może to potrwa nawet parę miesięcy, no ale że to jest jakby to, o co walczysz tutaj, tak? O co tutaj no, walczysz, o co zabiegasz, o to taką rozkosz, o takie spełnienie, zadowolenie z tego, że jesteś tam, gdzie chcesz być, że jesteś w takiej relacji, w jakiej chcesz być, że jesteś w takiej pracy, którą lubisz, która daje ci radość i satysfakcję. I też ten podziw, tutaj czuję taką dumę z siebie, że mi się udało, że gdybym nie podjął pewnych decyzji, nie podjęła pewnych decyzji tu i teraz, no to za jakiś czas nie byłabym z siebie taka dumna. Czyli taka duma właśnie, że udało mi się coś dopiąć, że udało mi się wstawić ze sobą, udało mi się powiedzieć nie wtedy, kiedy chciałam powiedzieć nie, powiedzieć tak wtedy, kiedy chciałam powiedzieć tak, i iść za tym głosem serca, za głosem intuicji, za tym, co, no, co sprawia mi radość, co czuję, że jest dla mnie właściwe, i dzięki temu jestem teraz tam, gdzie chcę być. Okej. Wezmę może jeszcze jedną kartę. Porady na zakończenie. Plant the seed, czyli no właśnie takie zasiej nasionka, zasiej jakieś intencje, nadzieje, czyli tak jak mówiłam, właśnie też takim wyobrażaniem sobie, że jestem już tam, gdzie chcę być, to jest tak jakbyśmy siali właśnie takie małe nasionka, one też od razu, no wiadomo, nawet jak jakieś warzywa, kwiatki, cokolwiek zasiejemy, no to one nie wykiełkują od razu na następny dzień, to jest pewien proces. Najpierw tam się dzieje pod ziemią, że nawet nic nie widać, ale wiemy, że ono tam jest, tak? Czyli nawet jak nie widać od razu zmian, no to powinniśmy mieć nadzieję. No, tutaj są bardziej takie fizyczne procesy, które, no, które widzimy, tak? No wiem, że zakopałam ziarenko, tak jak jeżeli chodzi o jakieś intencje, no to nie zawsze mamy tego świadomość, ale to działa tak samo. Więc jak zakupujemy nasionko, no to na początku nic nie widać, nic się nie zmienia, no ale ono tam jest i kiełkuje, i na początku no też wykiełkuje, jakieś tam pierwsze oznaki widać, ale to wiadomo, jeszcze nie jest to, i dopiero po jakimś czasie z czasem to rośnie do pełni tego, czego my sobie życzymy, jakie intencje sobie stawiamy, jakie marzenia mamy i zaczynamy je realizować. Dlatego tak jak mówiłam, ważne jest to, żeby sobie te jakieś wizualizacje, takie medytacje robić, w których wyobrażam sobie, czego dokładnie chcę i czuję się momentami. Nie chodzi o to, żeby się oszukiwać, jakby udawać cały czas, że już, nie wiem, zarabiam miliony, jeżeli nie zarabiam, ale po to, żeby chociaż przez parę minut dziennie wyobrazić sobie, jakby to było, gdybym miała to, co chcę mieć. I to będzie to nasionko, które będzie po prostu w nas kiełkować po trochu i po trochu.
Okej, okay, dobrze, na tym tutaj skończę. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, w ten sposób nie ominą Cię żadne czytania, które publikuję. A na dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.